Witam, witam. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na dwa pierwsze mecze z grupy C. Będą to mecze Wisła Płock kontra Brugbet Termalika Nieciecza, a także Lech Poznań kontra Wisła Kraków. No, szczególnie ten drugi mecz wydaje się mega ciekawy, bo Lech Poznań, jak wiecie, jedna z najlepszych drużyn w Polsce. Wisła Kraków to z kolei bardzo utytułowana drużyna. W ostatnich sezonach trochę słabiej sobie radzi, ale nie można jej nigdy lekceważyć, także no, ten pojedynek jest niesamowicie ciekawy. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, że z Wisły Płock nie mam herbu. Jest to spowodowane tym, że Wisła Płock, jak wiecie, jest Beniaminkiem, także w poprzednim sezonie po prostu ich nie było. Także weźmiemy sobie oczywiście cztery saszetki z nowej Ekstraklasy. Karta specjalna liczy się jako dwa gole. Także zaczynamy. W tym odcinku jeszcze otworzę nożyczkami. Właściwie mam już 10 pustych saszetek, także myślę, że jutro wyślę je do Panini. Zobaczę, kiedy by mi przysłali te 6 limitek, tak jak jest to w tej promocji. No zobaczymy. No a my już zaczynamy. Polujemy na Wisłę Płock, Termalikę, Lech i Wisłę Kraków. Także zaczynamy. I moi drodzy, pierwsza karta i ależ początek Wisły Kraków. Legenda już właśnie, można powiedzieć, Wiślaków. Paweł Brożek na Idolu strzela dwa gole dla Wisły Kraków, a więc Wisła wygrywa już 2-0, bo to jest karta specjalna, ale moi drodzy, ależ mecz się szykuje. Matusz Putnocki dla Lecha na 1-2. Także no, niesamowita sytuacja. Dalej mamy Górnik Łęczna. I jest gol dla Termaliki na 1-0. Mateusz Kupczak. No, nieźle się te mecze dzisiaj zaczęły. Krakowia i Jagiellonia. Żelazna ściana. Tomasik, Burliga, Runie i Wasiluk. Cieszę się, bo jej nie miałem. Lecimy z drugą saszetką. No ale ta pierwsza saszetka naprawdę bardzo udana. Dużo goli. Tylko Wisła Płock na razie jeszcze gola nie strzeliła. Ale jeszcze trzy saszetki i no właśnie powiedziałem Sergiej Kriwiec, a więc no piłkarz, były piłkarz Lecha Poznań, no też bardzo znany zawodnik, teraz grający w Wiśle Płock, strzela, a więc mamy 1-1 remis w meczu z Termaliką. No i od razu zmiana sytuacji w meczu Lech-Wisła, bo było 1-2 dla Wisły, a teraz mamy remis również, bo Jan Bednarek strzela na 2-2. No ależ mecze dzisiaj się szykują. Górnik Łęczna, Arka, no i Termalika. Termalika wychodzi na prowadzenie. No dużo goli dzisiaj mamy. 2-1 dla zespołu z Nieczeczy. I kolejny gol Dimitri Iliew. To jest ta sama karta, którą tu mam. I to jest karta specjalna. Liczy się jako dwa gole, czyli było 1-2 dla Termaliki, także teraz jest 3-2 dla Wisły Płock. No, bardzo dużo goli, no ale to cieszy. Cieszą takie mecze, w których pada dużo goli. Pamiętam, no wy też pewnie pamiętacie, nie tak dawno, co Legia grała z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, co było 7-4, także no takie hokejowe wyniki też w piłce nożnej się zdarzają. Tu mamy, moi drodzy, koronę. Jest Legia Warszawa, Malarz, Lechia, Jagiellonia, Wasiliew, fajnie. Znowu Legia i pomocnik, karta specjalna. Wisła Kraków! Wisła Kraków, moi drodzy, Krzysztof Mączyński, idol, reprezentant Polski. Był remis 2-2. I dzięki tej karcie Wisła Kraków wychodzi na prowadzenie 4-2 dla Wisły. Także no, brawo, brawo. Ostatnia saszetka. Czy ona coś zmieni? Zobaczymy, zobaczymy. Ale na razie
Zanim ją otworzę jeszcze, to Wisła Płock wygrywa 3 do 2 z Termaliką, a tutaj jest 2 do 4 dla Wisły Kraków, bo pamiętajcie, że karty specjalne liczą się jako 2 gole. No i ostatnia saszetka. Czy wyniki się zmienią? No ale zobaczymy, zobaczymy. Dużo goli już padło. Jest Legia. Dużo Legia by strzeliła goli, gdyby grała w dzisiejszym meczu. Śląsk. I jest Termalika, czyli było 3 do 2 dla Wisły Płock, czyli dzięki temu golowi Artioma Putniwcewa Termalika wychodzi na remis. I moi drodzy, mamy tutaj Wisłę Kraków, czyli ile to już jest goli? Było 2 do 4 dla Wisły, także Alan Uryga strzela na 2 do 5 i tu, no ale saszetki wylosowałem naprawdę, bo 3 do 3 było i teraz Cezary Stefańczyk na 3 do 4 dla Wisły Płock, czyli jednak tutaj Wisła Płock prowadzi i ostatnia karta jest to bramkarz, moi drodzy, no naprawdę bardzo dużo emocji, czy ta karta coś zmieni? Zobaczymy, zobaczymy. Jest Jagiellonia, czyli nic ta karta nie zmienia, jest to topowy bramkarz Kelemen. A więc moi drodzy, podsumowując, naprawdę bardzo dużo emocji w dzisiejszych meczach, bardzo dużo bramek. W meczu Wisła Płock kontra Termalika jest 4 do 3 dla Wisły Płock. Natomiast Lech przegrał 2 do 5 z Wisłą Kraków. Także moi drodzy, tutaj jeszcze raz możecie zobaczyć wyniki. Naprawdę bardzo dużo goli w tych dwóch meczach padło. Zwycięstwa Wisły Płock, no i drugiej Wisły z Krakowa. Jak widzicie, Lech Poznań swój mecz przegrał, niestety, ale jeszcze dwa mecze przed Lechem, także jeżeli Lech by wygrał te dwa mecze, to jeszcze ma nawet szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Także no, po pierwszej kolejce jeszcze nic nie można przewidywać. No a ja Was zapraszam na jutro. Dwa pierwsze mecze z grupy D. Śląsk Wrocław kontra Pogoń Szczecin oraz Krakowia kontra Arka Gdynia. No to będzie taki przyjacielski mecz Krakowi kontra Arka. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!